nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Przywołuję Ducha Świętego, by mnie prowadził po świętych tekstach. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata. Wprowadź do Twoich ukrytych komnat, które już zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, aby odważnie niósł je całemu światu. Tobie, Panie, oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie. I nie lękam się o to, co powiem. Amen. Niech będzie Bóg chwalony, Jezus Chrystus. Amen. Proszę, usiądźcie. Moi kochani, idziemy w nasze rozważania o podstawce Kościoła, o antykościele. Teraz posiłkujemy się potężnymi orędziami z naszej, moi drodzy, książki Kościele Obudź się. Przypominam, w tej tematyce mam do zaoferowania aż 5 pozycji. Omawiano mistyczna natura Kościoła, to omawiałem ostatnio. Teraz ta druga, Kościele Obudź się, następnie Synowie Łaski. Trzecia, o kulcie. Czwarta, a piąta, materiały źródłowe do introizacji. Tam jest o antychryście. To kiedyś to też w ramach katechezy przeczytam jeszcze raz, żebyście przejrzeli, w jakiej dzieci znajdujemy się w bitwie. Moi kochani, te zmagania, te bitwy są przerażające. Jestem od paru dni mam potrzebę czytania, więc dzieci czytam, bo to taka faza przychodzi wieczorami. Hildebranda w koń trojański w mieście Bożym, spustoszona winnica, dom smagany wiatrem, Malachi Martin, ex-jezuita, Henryk Pająk, potwory Watykanu, nowotwory Watykanu. Ta książka wyszła 15 lat temu. Do dzieci wielkie zmaganie. Koń trojański uruchomił się w kościele. Jezuici przejęli władzę w kościele. Dziś wam, nie mówię wam dawno, kto jest koniem trojańskim w kościele jezuici. Jan Paweł I chciał ich rozwiązać. Przed zamordowaniem, chyba był 29 września albo paść. Nie, kiedy umarł. Chyba 20 sierpnia go zamordowali, a 30 miał wysłać im notę upominającą i był to, co wyrabiają teolodzy jezuicy, co wyrabiali, co dzisiaj wyrabiają. Jan Paweł II prowadził z nimi pierwsze rozmowy, jak oni lawirowali dzieci. Teraz przejęli władzę w kościele, wszystko rozpuszczają. Te wszystkie swoje herezje, które głosili przez dziesiątki lat, teraz wprowadzają w życie. To jest koń trojański w mieście Bożym. Papież, biskup Rzymu Franciszek jest jezuita. Wszyscy radcy jezuici dzieci. Papież Benedykt, będąc jeszcze profesorem jako Ratzinger przed Soborem Watykańskim II, rozpisywał się, że dzisiejsze ówczesny katolicyzm 70 lat temu, 6 lat temu, nazwał go pogaństwo. To, co jest, to, co Kościół uprawia, to jest pogaństwo. Dzieci, skąd ono się wzięło? Nasi ojcowie, nasi dziadowie, moi, mama, i później pokolenie, wszyscy byli wychowani na żywotach świętych.
większość Polaków czytało dzieła mistyczne Katarzyny Emeryś. Pokazywałem wam Trauguta. Jak go aresztowali, na jego biurku była Katarzyna Emeryś. 64 rok tamtego stulecia. Nie tamtego, trzeciego, bo to 864. Czytali Marię z Agredy. A dzisiaj nie wolno wam nic czytać. Wszystko jest wyrżnięte. Hołd publiczny oddaję panu Romanowi Kluszce. To ten Polak, którego zgodnie z prawem państwo polskie powiesiło, właśnie Optimusa. Tego powiesili, rozumiecie? On się wycofał z tej wielkiej branży. W Krynicy na swoim stanowisku z serami. Moi drodzy, jak ktoś kupi za jakąś tam pulę jego serki więcej, to za darmo otrzymuje Katarzynę Emeryś. To gruba księga, wiecie, jak to jest gruba. Daje, mówi, proszę wziąć. Za darmo otrzymuje życiorys i pisma siostry Faustyny. Dzieci, są jeszcze Boży szaleńcy na polskiej ziemi. W Krynicy informuję. W jakimś tam domu towarowym ma stoisko. Więc po tych lekturach wieczornych, dzieci, informuję was. Nie skłamałem was w temacie, mówiąc o podstawce, że stworzyli antykościół i antychrystusa. Dzieci wyrżną wszystko. Bo mają teraz w ręku już ster. Ale my ufamy Zbawicielowi. I nade mną ciąży to proroctwo Boga, że ujrzę odrodzony Kościół. Tak jak Symeon, że ujrzy Zbawiciela. Wtedy już spokojnie będę. Dzieci, odchodził z tego świata. Jesteśmy przy zagadnieniu posłuszeństwa. Panie, tutaj piękne orędzie. Czy gdybym był posłuszny woli faryzeuszów i uczonych w piśmie, wypełniłbym wolę Ojca? I omawia ich stan ducha faryzeuszy w tamtych czasach. Przestali prowadzić naród ku prawdziwej wierze, bo zapatrzeni w prawo i obyczaje zapomnieli o kultywowaniu świata ducha, świata pozazmysłowych doznań i przyjemności. I tu kończyłem wam, że mówiłem. Dzieci, to co my dostajemy od Boga w darze prywatnych orędzi, to jest kultywowanie świata ducha, świata pozazmysłowych doznań i przyjemności. Czym są pisma, jeśli nie głosem moim? Moją wolą objawioną człowiekowi. Czym, jeśli nie ręką Boga, wyciągniętą do stworzenia? Zadanie uczonego w piśmie polegało na nieustannym trzymaniu się tej ręki Bożej, na wsłuchiwaniu się w Boga i pokazywaniu tym, którzy nie posiadają łaski, tak bezpośredniego kontaktu ze mną, całej mojej miłości, mądrości i opiekuńczości. Czytam sobie po 2-3 strony dziennie w ramach mojej kontemplacji. 28 tom, no wczoraj Paweł. Duch Święty daje, jaką misję otrzymujemy na te czasy, a szczególnie Pani Agnieszka, pokazania światu Boga miłości. Dzieci, to co po prostu, to się czyta jednym tchem. Mówię, Boże, to nieprawdopodobne, że taka łaska jest wylewana na nas przez dar orędzi na czas ostateczny. Faryzeusze, skupiając się na literze prawa, zapomnieli o istocie wszystkiego, o szukaniu
we wszystkim mnie i poznawaniu mnie poprzez miłość i wiarę. Dlatego kiedy przyszedłem na świat, nie umieli rozpoznać, bo wierzyli w prawo, a ja je łamałem, pokazując im wyraźnie, dobitnie, że nie tędy droga. Łamał prawo, no bo w szabat uzdrowił. Atakują go to i mówi, kto z was bydłu nie przynosi wodę? Słupieli. Tygodnia. Łamiecie prawo. Jeśli ciele wpadnie do studni, czy nie zwołujecie sobie, by wciągnąć? Boga nie ma w prawie i nieprawo o nim decyduje. To wam od wieków powtarzam. Zostaliśmy uwiedzeni, że jesteśmy społeczeństwem prawa, państwem prawa, cywilizacją prawa. Dzieci, jedno wielkie kłamstwo. Jeździliśmy do państwa prawa przed 30 lat do Niemiec na roboty. Dzieci, dawali nam zasiłki? Dawali nam dodatki do rent? A nasza rzeczywistość polska, my wszystkim, kto do Polski przyjedzie, dostaje ZUS. Ukraińcy będą mieli teraz polskie renty, jak tutaj pracują. Dzieci, wszystko jest wbrew nam. Jak pan Korwin-Mikke startował pod szyldem partyjnym jego grupa do wyborów, to Sąd Najwyższy zablokował ongiś startowanie w jego wyborach, bo zgodnie z prawem. A jak w Gdańsku ktoś startował pod szyldem politycznym, a upomnieli się obywatele, to Sąd Najwyższy kazał zmienić tylko nazwę Komitetu Wyborczego. To bułeczki z ostatniego miesiąca. Boga nie ma w prawie i prawo nie decyduje o nim. A jeśli obecne prawo jest budowane nie na bazie prawa Bożego, 10 przykazań, co mamy na ziemi? Prawo piekła, prawo szatana. Bóg nigdy nie zmienił 10 przykazań. Nasi rządzący w ciągu miesiąca wydają kilkadziesiąt nowych ustaw, przegłosowują i nowelizują brzemy. Bóg jest o wiele większy niż Jego prawo. Bo pamiętajcie, prawo nie zostało utworzone samo z siebie dla Boga. Dla człowieka, żeby się zbawił. Dla przestrzeni wolnej woli, która niestety, ale nie umie wybierać. W swej naturze musi się ćwiczyć. A gdzie się nikomu z nas nie chce ćwiczyć, czyli prowadzić życia wewnętrznego. Bóg jest o wiele większy niż Jego prawo. Bóg jest miłością, o tu wyjaśnia to Pan Jezus, która kazała ustanowić prawo dla człowieka, aby mógł być podobny Bogu i żyć godnie i pełnić wolę Bożą. Posłuchaj mnie teraz. Jednak ludzie zrozumieli wszystko opacznie, ponieważ wkrótce prawo uczynili samym Bogiem, a ja zostałem usunięty z ich serc. Taki mechanizm stworzył świat. Teraz taki mechanizm tworzy Kościół, by się przygotować ludziom. Synody o rodzinie są dokładnym tego przykładem. Dlatego nie było mi miłe przebywanie z nimi i nie pochwalałem ich uczynku, mówiąc uczynków ich nie naśladujcie.
Przestrzeganie prawa jest obligatoryjne dla każdego chrześcijanina, bo utrzymuje porządek w duszy, tak że ta może swobodnie wspinać się po stopniach wiary. Ale tu chodzi, dzieci, o prawo Boże. Bo prawo świeckie, państwowe nie pozwoli wam rozwijać duszy nigdy. Zezwoli wam tylko upadabniać się do szatana. Schodzić poniżej kreski zwierzęcia. Doszliśmy do zdziczenia cywilizacyjnego na poziomie ludzkości, a mamy wysublimowaną miłość do robaków, zwierząt i innych płazów. Do każdego żyjątka. Ekologia, przypominam, jedna z bomb szatańskich, uruchomiona w system cywilizacyjny, by zakryć Boga. Trzy bomby, które ogarnęły ludzkość i zaciniły wasze umysły. Ekumenizm, biblistyka i ekologia. Te trzy bomby rozsadzają naszą cywilizację. Dlatego ostatnia deklaracja w Jemenie, gdzieś tam u Arabów, deklaracja biskupa Rzymu, że Bóg chce pluralizmu wiary. Dzieci, to jest wypadkowa ekumenizmu. Dzieci, to jest zdrada Boga, rozumiecie? To jest zdrada nas, mnie. Jest to zaprzeczenie Ewangelii Pisma Świętego. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma innego Boga poza mną, rozumiecie? Ale wcześniej to nie wyłapaliście. Ja wam to tłumaczyłem, kiedy wracał biskup Franciszek z Afryki. On dziś i wygłosił tezę, że Bóg Żydów, islamitów i katolików jest ten sam. To jest wszystko, to jezuici perfekcyjnie wszystko przygotowali. Że papież Jan Paweł I nie zdążył usunąć. Trzeba ich je adstatim rozwiązać, rozumiecie? Rozumiem do domu, idźcie. Oddajcie się Satanowi, innego wyjścia nie ma. Rozsadzą nam do reszty. Biskup Rzymu obiecywał, że pójdzie szybko, zrezygnuje ze stanowiska stolicy apostolskiej. Dzieci, ma się dobrze i długo wciągnie. Żeby zakamuflować sprzątnięcie Benedykta, więc sam gwarantował, że będzie szybko się poddawał, będzie abdykował. Jak przyjdzie Boży papież, okres po 2013 ogłosi, że on nie istniał w Kościele. To był taki moment jak papieżyca w X wieku. To będzie taki ciemny okres Kościoła, da się to w klamrze. To, co w tym czasie podjęto, było wszystko wbrew naturze Kościoła i Boga. Rozumiecie? Jak będą potomni pisali historię, to będzie pisane okres papieżycy, konia trojańskiego. Posłuchaj mnie teraz. Jednak ludzie zrozumieli to wszystko opacznie, ponieważ wkrótce prawo uczynili samym Bogiem. To mamy dzisiaj. Przypominam, prawo Boże to jest obowiązek do przestrzegania, bo ono utrzymuje porządek w duszy. O kulcie Bóg Ojciec pięknie to wyjaśnia. Przez wieki Duch Święty uzdalniał ludzi Kościoła i oni tworzyli święte prawo, które służyło do zachowania porządku liturgii, życia wewnętrznego ludzi. I Bogu się to podobało. Później przyszedł modernizm, następnie czas przełomów, II Sobór Watykański,
inaczej rewolucja francuska w kościele i skończył się okres tohu wawohu, ciemności, pustki i dzieci światłość przyszła na ziemię, no i burzymy kościoły, burzymy seminarium, resztę kapłaństwa, to co wytrwało w kapłaństwie, nie dało się wyrwać, no to wprowadzili nas w maliny i zrobili nas homo, pedałów, bo to jest cały proces życia wychowawczy. To jest wszystko perfekcyjnie przygotowane. I dziś mają możliwość oskarżenia każdego i wmówienia każdemu, że jest inny. Ostatnio oskarżyli nuncjusza we Francji, że chciał kogoś na ulicy molestować. Dzieci już do auta żadnej baby nie wynikło od dziecka. Marznijcie, szkoła ma wysyłać, gmina ma dbać o przewóz ludzi. Kapujecie? Już nikogo nie biorę. Przejeżdżam zimną krwią, głowa do góry, kłaniam się. Dawniej brałem wszystkich, górę nigdy nie możemy pijaka wyciągałem z łosy. Dzisiaj umierajcie dzieci. Takie czasy nastały. Nie da się okazać łaski miłosierdzia, bo zamordujecie. Aby ukazać ten podstawowy, a bez dzień, nauki głoszone przez faryzeuszów nie były błędne, a dziś są dzieci błędne. Dziś się całkowicie zmienił obraz faryzeusza, ale pełne obłudy, ponieważ zabrakło w nich wiary, nadziei, miłości, bez tych trzech cnót, nie posiadając ich dusza, nigdy nie idzie do Boga, przestrzegając prawo. Aby ukazać ten podstawowy błąd kapłańskiego przesiada, pokazałem im istotę Boga, jaką jest miłość i miłosierdzie. Pokazałem, kim jestem i czym jestem, a kim i czym nie jestem. Jestem miłosierdziem, przebaczeniem, uzdrowieniem, życiem. Nie jestem surowością, prawem, zakazem, próżnym wywyższaniem się. Pokazałem błędną ścieżkę, w jakiej zatracili Boga i oddalili się od Boga, nie poszukując Go. Dzisiejszy świat różni się bardzo od ówczesnej Jerozolimy. Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Dzisiejszy świat różni się bardzo od współczesnej, ówczesnej Jerozolimy. A przecież pępkiem Jerozolimy kto wówczas był? No faryzeusze. Bardzo w innym miejscu, Panie Jezu, już stokrotnie są współcześni faryzeusze gorsi od tamtych. Współczesny Kościół nie tylko zamknął się na moją mowę, to są kwestia prywatnego orędzi, Episkopat Polski wydał specjalny list, bo się ubali na tanka, bo przywodziła się tego profesjonalnie prowadzę dzieło obrony. Więc powiedziałem, że wydali list, babka na dwoje wróżyła. Tak napisali list, że ludzie ich słuchający nikt nie weźmie do ręki prywatnych objawień. Bo po to się obciążać. Współczesny Kościół nie tylko zamknął się na moją mowę i pragnienia, nie zezwala mi przemawiać do mojego ducha, ale również szerzy wiele błędów w obrębie swego nauczania. Tu i ówdzie, moi drodzy, wam to wyjaśniam, pokazuję wam herezja goniąca herezję. Na ranerze wychowany dzieci byłem, żeby ciapnąć albo jednym z tych jezuita, co blokował dogmat współpośredniczki w czasie soboru. Później napisał ci traktat o Matce Bożej. Gdy wymyślił koncepcję dziewictwa, że dziewicą może być każdy. W małżeństwie są dziewice, wszędzie są dziewice. I napisał to tak, ale zrobił to dzieci no, tak lisowsko, no że nie wiadomo, kim w końcu Matka Boża była. Delikatnie mówiąc,
Mesjasz mógł się narodzić gdzieś w każdym małżeństwie i we wszystkim, etc., etc. Pójdźcie, nie dziwcie, kiedy wam mówię, że proboszcz na ambonie polskiej głosi, święty Józef był wdowcem, był przedsiębiorcą, a Pan Jezus miał braci. Nie dla świadków Jehowych. Cymbalistów było wielu, nikt się nie równał przy Jankielu. Nie mam na myśli mojego źródła poznania mojej woli, jakim jest w moim kościele papież, ale cały szereg podległych mu stanów kapłańskich. Przy obecnej wiedzy trudno powiedzieć, że mamy dwóch papieży. Mamy na pewno papieża Benedykta, jeśli jeszcze żyje. A ten drugi, no, wszystkie prawa pokazują, że jest wszystko połamane proceduralnie. A ja się trzymam z tego prawa, więc nie jest papieżem. To orędzie było za czasów, kiedy papieżem był Benedykt XVI. Ale cały szereg podległych mu stanów kapłańskich. Jezu i ci. To jest pierwszy zakon do odszczału w kościele. Drugi, dominikanie. Do rozwiązania podziękowania. Moją wolą jest zbawianie dusz, jednak ja sam chciałbym wskazać wam najlepsze drogi ku temu, a wy zachowujecie się, jakbyście wiedzieli lepiej, jak ludzi zbawić. Stworzyli perfekcyjną metodę. Ostatnie objawienie ze śmiercią Jana Apostoła. My teraz mamy tylko klucz interpretacyjny. Nikt inny. No i z głowy. Ale my, katolicy, my są zbyt słabi, najlepiej interpretują protestanci. Bo tak mnie uczono, rozumiecie? No i mamy dzieci z głowy. Boga się wyłączyło z doradzania i podpowiadania. A Pan Bóg to biedne ludzkie stworzenie do końca chce prowadzić i pokazuje. Zmieniają się okoliczności, warunki, czy nam doradzić, bo Kościół chce zmienić system, który ukształtował przez 1000 lat Bóg, kapujecie? Bo mówią, bo się epoka zmienia. Ci wszyscy światli z inteligencji katolickiej za moich czasów seminarium, to dzieci no to wszystko krytykowali. Nic im nie odpowiadano. Nie odpowiadało. Seminarium zawsze trzeba do ludzi otworzyć. No tak, gdzie łóżki do seminarium prowadzić? Najlepiej z łóżku nią razem sprawdzić. Czy masz różaniec, ile wytrzymasz? 5 minut, 20 sekund. Trzeba było słuchać tych ludzi. Wyganiać nas na rekolekcje. Chory, na pierwsze. Dzieci, to pomyłka. Ja powiedziałem panu Łukaszowi, mój kleryk na żadne rekolekcje nie pojedzie. Ani chorych, ani młodzieżowe, ani ministranckie. Jest mu to kompletnie niepotrzebne. Na żadne nie pojedzie. Mechanizm walki jest ten sam. Przygotuj się, poznaj Boga, a później wprowadź wszystkie możliwe hamulce i prawa Boże, żeby cię nie zezarli. Widzicie, jak byłem teraz w Quito i widziałem kleryków lefebrystów. Dzieci, po chłopa. 15 młodych dziełuszek się koło nich kręci. Przełożony obok, zamiast biretu na głowie ma ten kapelusz kowbojski. Dzieci te nadskakują z każdej strony, oni napierzeni. Do pół roku żaden z nich nie wydarzy w celibacie. Nie ma szans, dzieci. Przy obecnym nakręceniu naszej ludzkiej potencji, filmami, żarciem, wszystkim, na własne oczy patrzyłem i mówię, patrzcie, z nich żaden do kapłaństwa nie dojdzie. Więc Kościół nie chce przyjąć żadnej wskazówki, a zachowuje się,
jakby wiedział lepiej, jak Bóg, jak ludzi zbawiać. Widzicie, działania Boga, słowa, jakie nam daje, jest tak piorunujące. Na zakończenie mam tu powiem, dzieci, jakie mam świadectwo. Kilkanaście lat żona się modli za mężem. Ma wszystko w nosie. Przyjechała na rekolekcję sama tutaj. Nasze listopadowe. Pani Agatko, szybko mi robisz okienka na wakacje. Błagam Cię. Jutro, zrób mi. Weź mi ten, ja podam Ci program, że będą dwie tury rekolekcji małżeńskich w lipcu. Jedne w lipcu, te to są terminy wakacyjne na rekolekcje dla dorosłych, ja dodaję na rekolekcje małżeńskie. Dzieci! Chłop zrobił jej niespodziankę po latach. Poszedł do spowiedzi, kupił dwie obrączki i przy pomniku świętego Józefa odnowił sakrament małżeński. No to jak dzieci teraz dostały wiatru. Bo to diabeł, rozumiecie, ma przygotowaną broń. Jak nawróci rodzica, no to zaczynają, bo dzieci są już podłączone pod system światowy. Dorosłe. Ale dzieci cuda nieprawdopodobne. Inny zostawił drugą babę, znaczy tą swoją konkubinę, honornie się zachował. Dzieci, wrócił po 24 latach do swojej. Ta kilka dni przed jego powrotem nie wiedziała. Trzymała pokoik, pomalowała mu pokoik. On przyszedł, czy może wrócić. Wprowadziła go do pokoiku i mieszkał u swojej żony. Dzieci, mnożyć. Inny tłuk babę. Ta wytrwała przez rekolekcję. On wysłuchał dzieci dwa kazania. Poszedł do spowiedzi, wszystko odnowił. Są kochającym się małżeństwem. Dzieci, mamy taką siłę łaski Słowa Boga. I Kościół to wszystko blokuje. Wiecie, jak będą przełożeni Kościoła cierpieli na drugim brzegu? Bo teraz się cieszą władzą, próżnością, etc. Ale tu idzie o zbawienie, a nie o własny kufel i pełen żołądek. I mieć święty spokój. Dzieci, bitwa jest przeogromna. Mówię wam to przez tylu proroków, ponieważ pobłądziliście. Bo mnie atakują, że ksiądz Piotr uważa się za proroka. Tak, jestem prorokiem, ja o tym wiem. Gdybym tej pewności nie miał, to bym Maciołki do was mówił tym językiem? Kawowałbym, głaskał, pochlebiał, doił równo, ustawiał gdzieś prywatnie ranczo. Dzieci, równo czeszę, bo Bóg każe. Bo wiem, co nam grozi. Wiem, ile haków na mnie i na was zakłada szatan. Ale mamy oparcie w darze słowa. I te wszystkie słowa, które wam teraz mówię, na uratowanie Kościoła, one odżyją. W jednym z orędzi pan powiedział, przyjdą czas, kiedy przyjdą do ciebie i poproszą cię o pomoc. Wtedy dasz im to i powierz im, co mówi pan. Dzieci, oni tu przyjdą. Czy rozumiecie? Nasi biskupi tu przyjdą. I poproszą, by powiedzieć, co mówi Bóg, a nie teolog, czy specjalista, czy nie wiadomo kto, jaki chłopek. Amen. Amen.